Kto jeszcze lubi, tak jak ja, słuchając Słowa Bożego, stawiać się po stronie tych, którzy czy w Starym, czy w Nowym Testamencie są tymi dobrymi? Natomiast warto chyba, i to chyba częściej niż rzadziej, słuchać Słowa Bożego, próbując słuchać tego, co jest skierowane do tych złych. Dzisiaj wyjątkowo chciałbym przeczytać pierwsze czytanie, fragment z Księgi Mądrości. I proponowałbym, żebyśmy tym razem, słuchając tego fragmentu, pomyśleli o tym, że jesteśmy tymi złymi. Przy czym przez tych złych rozumiem bezbożnych. Bezbożni mówili: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu. Zarzuca nam przekraczanie prawa. Wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Jak często, myśląc o sobie, że jesteśmy tymi dobrymi, tak naprawdę jesteśmy tymi bezbożnymi.